Przed nami zadanie z naszego portalu o funkcjach kwadratowych i mamy odpowiedzieć na pytanie, która funkcja ma większe maksimum. Funkcja g od x jest dana tutaj, widzimy jej wykres, natomiast funkcja f jest dana tym wzorem, minus 9x kwadrat minus 12x plus 2. No i musimy rozstrzygnąć, która ma większe maksimum. Może zacznijmy od funkcji g, prawda? Dlatego, że to jest bardzo łatwo tutaj z wykresu odczytać. Widać, że ona największą swoją wartość, czyli maksimum, osiąga w punkt dla x równego minus 7 i to maksimum jest równe 7. Czyli maksimum funkcji g od x jest równe 7. No a teraz f od x, no to musimy coś tutaj dokonać, żeby się przekonać, gdzie ta funkcja ma maksimum. No i wobec tego musimy zapisać te równanie kwadratowe w postaci kanonicznej, czyli przypomnę, postać kanoniczna to by była taka postać, że to jest a razy x minus b do kwadratu plus co. Chcielibyśmy naszą funkcję kwadratową zapisać w takiej postaci i wtedy łatwo jest, jak zaraz zobaczymy, znaleźć tą jej maksymalną czy też minimalną wartość w zależności od tego, jakie jest a. Czyli tak, czyli inaczej ją zapiszemy, może tak, z tych, i to zrobimy metodą dopełniania do kwadratu. Może wyciągnijmy sobie minus 9 z dwóch pierwszych wyrazów. Zapiszmy to tak, x kwadrat będzie plus 12 dziewiątych. To 12 dziewiątych to możemy zapisać jako 4 trzecie. 4 trzecie x i plus 2 na zewnątrz nawiasu. No i teraz przypomnę, metoda dopełniania do kwadratu polega na tym, aby tutaj coś dodać i odjąć, aby rozpoznać pełen kwadrat, czyli może taki wzór sobie przypomnijmy, x plus k do kwadratu to jest x kwadrat plus 2kx plus k kwadrat. Czyli tutaj, prawda, jest x kwadrat, potem jest 2 razy k, czyli może, żeby łatwiej to k odczytać, to może 4 trzecie zapiszmy jako 2 razy 2 trzecie, czyli minus 9 mamy tutaj x kwadrat plus 2 razy 2 trzecie x i plus 2. I teraz widzimy, że to k tutaj to będzie 2 trzecie, prawda? Jest 2 razy 2 trzecie razy x, czyli 2 razy k razy x. Czyli żeby mieć pełen kwadrat, musimy tutaj dopisać 2 trzecie do kwadratu. No i musimy też to odjąć, no bo nie możemy tak bezkarnie dopisywać do naszego wzoru funkcji. Czyli jest minus 9 x kwadrat plus 2 razy 2 trzecie x plus 2 trzecie do kwadratu i minus 2 trzecie do kwadratu, tak żeby wartości nie zmieniać, plus 2. No dobrze, i już tutaj możemy tak, minus 9. Teraz ten kawałek tu, to da nam właśnie x plus 2 trzecie do kwadratu. No i co? I mamy jeszcze tu, teraz ten człon musimy pomnożyć, czyli to jest minus 9 razy minus 2 trzecie do kwadratu. Czyli to jest 9 plus 9 i 2 trzecie do kwadratu to jest 4 dziewiąte i plus 2. Wobec tego ostateczny wzór naszej funkcji to jest minus 9, znaczy w postaci kanonicznej x plus 2 trzecie do kwadratu plus 6. Dobrze, może tutaj zapiszmy sobie. To jest minus 9 razy x plus 2 trzecie do kwadratu plus 6. No i zapytajmy się teraz, jakie jest maksimum tej funkcji. Otóż, jeżeli popatrzymy na to wyrażenie, to widzimy, że to wyrażenie to jest kwadrat pewnej liczby. Prawda? Wobec tego to wyrażenie jest no, co najmniej 0, a dla x równego minus 2 trzecie, a tak poza tym to jest zawsze większe od 0. Czyli ta rzecz tutaj jest większa równa 0. No dobrze, ale tutaj jest jeszcze mnożone przez minus 9, zatem cała ta rzecz jest mniejsza bądź równa 0. Wobec tego mniejsza równa 0. Czyli największa wartość tej funkcji jest wtedy, kiedy to, co tutaj jest obramowane na zielono, jest po prostu równe 0. Tak? Bo to może być tylko 0 lub mniej. No więc cała maksimum tej funkcji to jest właśnie wtedy, kiedy to jest 0 i tu jeszcze mamy tę szóstkę, czyli maksimum f to jest 6, czyli maksimum f
od x to jest 6. Czyli większe maksimum ma funkcja g, no bo maksimum g wynosi 7, a maksimum f wynosi 6. No i może sprawdźmy sobie naszą odpowiedź tutaj. Czyli g ma większe maksimum niż f. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.